kilometrowym biegu i wyciężyłem. Po prostu to była dobra metoda, pobiec tak dużo wcześniej, przed zawodami. A później postanowiłem, że będę szukał ultramaratonów gdzieś w Europie daleko i będę na nie biegał, że to będzie najlepsza metoda, że pobiegnę na zawody sportowe, które na przykład odbywają się w Grecji. I tak 3 razy w życiu biegałem do Grecji, z domu, na taki bieg, który nazywa się Spartathlon, to jest bieg Zatok do Sparty, o dystansie 246 km, to jest 6 praktycznych maratonów pod rząd się biegnie. Tutaj właśnie biegnę z bratem jeszcze bliźniakiem. Właśnie z bratem bliźniakiem oszukowaliśmy już wszystkich, kiwałem wszystkich i biegaliśmy po połowie. Żartuję oczywiście, nie. Jak były ważne biegi, to on się zawsze zgłaszał gdzieś indziej, zupełnie daleko, że oficjalnie, żeby nie było podejrzeń. No i tak ludzie podejrzewali. Ludzie są tacy dziwni, że zawsze podejrzewają, że jest jakaś kombinacja, ktoś osiągnie sukces. No i wtedy, w 2007 roku, kiedy dobiegłem do Grecji, po 2 miesiącach biegu wyciągnąłem do sobą taki wózek z całym ekwipunkiem. Chcę powiedzieć, że odniosłem największy sukces chyba w życiu, bo w biegu wystartowało ponad 300 zawodników z 28 państw, zająłem drugie miejsce. Więc Amerykanie mnie wyprzedził. Amerykanin nawet napisał taką książkę o tym i o mnie wspomina, ale nie wspomniał o tym, że miał 2 samochody, że miał serwis w czasie biegu, a ja sam biegłem. Duża różnica, ale to nie o to chodzi. No i tak zacząłem biegać na różne biegi w Europie. Raz biegałem na Węgry, tam jest bieg wokół jeziora Balaton, po dystansie 212 km. I też zajęłam drugie miejsce. Ja to jeszcze za szybko zabiegłem, więc pobiegłem treningowo te jeziora, a później dopiero stanąłem na starcie. Dlaczego o tym opowiadam? Te wszystkie moje samotne biegi po Europie pomogły mi w tym moim stopniu. Ja po jakichś 8 latach takiego, jak widać, fanatycznego biegania, zauważyłem, że to za dużo kosztuje moją rodzinę, że muszę z tym skończyć, że już więcej nie będę biegał. No i jak wracałem z ostatniego treningu, postanowiłem, że to już jest koniec, ale kiedy weszłem do domu, zobaczyłem te wszystkie pamiątki, te medale, puchary, pomyślałem, że to głupio tak skończyć, że trzeba taką kropkę na linii postawić, że obiegnę tylko ziemię i to wszystko. No i taki był plan właśnie, że obiegnę ziemię. Tutaj chyba strona logistyczna i też sponsoring to firma Ślepsk, która niedaleko tam się znajduje. Dużo pomocy uzyskałem. To jest takie właśnie pobieżna trasa tego biegu, że to było takie proste założenie. Właśnie wziąłem globus i popatrzyłem, którędy można biec, oceany się przeleci i to wszystko. Plan był taki prosty, że będę biegł tak długo na zachód, aż wrócę ze wschodu. Czyli tak symbolicznie polkowa. Europę, później Stany i Azję. No i poświęciłem to intencji po całym świecie, tylko nie tylko fotografii, dlaczego. Tutaj gdzie żyjemy, to w czasie II wojny światowej to ucieka o ludności cywilnej. Starsi ludzie czy rodzice, mam starszy dzieci, o tym. Pomyślałem, że jeżeli tak ciężka wyprawa, to jest ciężki temat, a temat pokoju jest ciężki przede wszystkim w mediach, bo media lubią wojnę, bo się to nie dzieje. Dlatego to było w intencji pokoju na świecie. No właśnie. Najbardziej dzieci. Dzieci cierpią, bo się boją. No i to przygotowanie tutaj, jak widać, przy okazji nazbieramy sobie opału na zimę. Wracając z każdego treningu. To było takie proste. Biegnę nad jezioro, tam miałem 10 km, płynę mersko, później takie jezioro tam jeszcze rozkute i spłynę pod prąd, biorę gdzieś drzewo i wracam. Samo drogą. No i 7 sierpnia 2010 roku udało mi się wystartować z augustowskiego rynku. Ciągnąłem za sobą na taki właśnie specjalny wózku kajak. Ten kajak to służył mi do pokonywania przeszkód wodnych po drodze, jeździł i rzek, ale też był moim miejscem do spania w nocy. Ja po prostu w tym kajaku spałem. No, na początku to oczywiście mediom, jak go z nich oszołom przyznaję,
Więc ta organizacja powiedziała, że tak, że nie pomogą w ten sposób. Kupią mi bilet i mi wrócę do domu, bo nie mam pieniędzy, a niemieckiego też nie mam zupełnie, więc nie mam szans, żebym przebiegł. A ja powiedziałam, że jaka to będzie różnica, kupię mi za tydzień bilet. I się zgodzili. No i wtedy zabierano mnie do swoich znajomych i ja opowiadałam im tylko tak bardziej dokładnie, jak mi się ten odcinek, co przeżyłem do Europy i ludzie zaczęli dawać mi pieniądze, coraz więcej. I nawet założyli mi konto w amerykańskim banku i mogę wystarczać. Najpierw przez te Stany. W Stanach to najwięcej to policja interweniowała. Nie wiem, chyba kierowcy się skarżyli, że zabierali kawałek asfaltu. Policjanci jak podjeżdżali, to chodzili do mnie i coś na mnie krzyczał zawsze. Krzyczy. Jak już widzę, że nie ma sił, to mówię, sorry, no speak English. No. Jeszcze gorzej. Ale zwykle to pokazywali palcem na głowę i mówili crazy i odjeżdżali. Ja nie wiem do dziś, co to znaczy, ale wiem, że mi to pomagało, że jak crazy, to dobrze. Tak biegłem dalej. Gorzej było ze strażnikami parków. Pamiętam raz biegłem do bardzo późna w nocy w parku Marka Twaina w stanie Missouri. Aż znalazłem taki domek przy drodze, bo bałem się, bo ja się rozbić na nogę, bo on miał czarnych niedźwiedziach. Zbiłem nam szybko przy tym domku i zaraz do mnie wyszedł gospodarz tego domku, taki Amerykanin, przy człowiek. Pokazałem mu wtedy kartkę, którą przygotowała mi Polonia w języku angielskim, o co mi chodzi, ale on chyba ze strachu nie spojrzał na tę kartkę, tylko wrócił do siebie. I po chwili pojawił się straszny w parku, który w rezultacie ataku mnie w Kajdanii i przewiózł nieco dalej. Tam dalej przy drodze było ogrodzenie, gdzie spały maszyny do odśnieżania drogi, no i tam na mecie mogłem spędzić noc. Co powiedzieć właśnie, że te niewłaściwe zachowania ludzi przed domem, to one znikały z lęku przed nieznanym. Co innego, gdybym znał język, mógłbym powiedzieć, co mi chodzi. Ludzie po prostu bali się mnie, nie wiedzieli, o co ja biegnę. Dlatego tak postępowali. Ale było dużo pozytywnych takich zachowań. Pamiętam jeszcze początek tego Ameryki, biegłem w stanie Pensylwania, był koniec listopada. Cały dzień padał deszcz, byłem przemoczony i zmarznięty. Chcę powiedzieć, że drogą co biegłem, to jechało wiele samochodów, ale ludzie w autach to mieli sucho i ciepło, więc ich nie interesowało. I nagle z mijanego domu biega do mnie Amerykanka z kubkiem gorącej herbaty, wciska mi w dłonie kubek i wraca do siebie. Chcę powiedzieć, że ta kobieta poświęciła trochę swego czasu. Ona nie poszła na łatwiznę, tak jak większość, że jak się zatrzyma, to da kilka dolarów i jedzie dalej. To miasto miałam kawał drogi, więc nic nie po pieniądzach. Ten kubek to mało, że mnie ogrzał, ale zauważyłem, że ludzie mogą też być dobrzy. I zaczęłam się biec dalej. Biegłem dalej przez te Stany. Raz był taki znak, że jest objazd, popatrzyłem na mapę i patrzę, że to będzie kosztowało mnie co najmniej dzień drogi ten objazd. Ale jak pokombinuję, pobiegnę prosto, to tam jest rzeka, to pewnie remontuję most, więc nie przepuszczę, bo ja mam tylko wózek, więc dlaczego mają mnie przepuścić. Po jakimś czasie dobiegam do tego mostu. Okazuje się, że most jest całkowicie od brzegu do jednego końca drugiego zakryty namiotem takim dużym, że będzie problem widzieć. No ale podbiegam bliżej, przed namiotem kręcił się jakiś człowiek w takiej żółtej kamizle, w serce nic nie robił, to myślę, że takie rabki nie będzie robił, nic nie robił, jak się kręci. No i mówię, że please, już ja wiedziałem, jak człowiek musi szybko się uczyć języka. A mówię, że no, ja mówię, please, on mówi, no, nie puści mnie. Mówię, please. I no, się upał, no. Ja pokazuję palcem w niebo i mówię, Jesus Christus lubi. A on taki, ja się zaśmiał, ale później otworzył namiot i wprowadził mnie, weszliśmy do środka, a tam było mnóstwo ludzi, pracowali i jeszcze więcej maszyn, różnych urządzeń, także nie było szans, żebym przeszedł z tym ustym. I on był zadowolony, a ludzie jak mnie zobaczyli, to przerwali pracę. Zrobiła się taka cisza. Zrobiła się cisza, to mówię, strongman. Ale on tak chwilę poczekał i mówi, jest. I nie musiałem odpowiadać. I wzięliśmy ten wózek do góry i tak jeździliśmy w powietrzu nad tym samym mostem, aż przeszliśmy cały ten most. I tak mi się udało wtedy. Ludzie mieli taki skowyt, wiszczenie, bo kolego tak wiszczył, jak się porozumiewałem między sobą, mogłem się zorientować, że są koło namiotu. I że zaraz pewnie zaatakują. Pomyślałem sobie, że będzie dobrze rozpalić ognisko, to ucieknę. Wziąłem bluzę do sobą i podpaliłem ją jeszcze w tej nocy. Jak zaczęła się dobrze palić, to poszedłem nawet, wyrzuciłem na zewnątrz i widzicie zwierzęta uciekły. Później chodziłem, zbierałem wszystko, co da się palić w koło gdzieś zielsko i trzymałem to chodzi na szczęście. A zrobiło się jasno. I było łatwo. Do Rosji tam było minus 40, więc zabrali mnie do Chicago. Niech w Chicago była zima. A że był karnawał, to balowałem.
bardzo spodobało, że pochwalimy prezydenta, że policja jechała za mną od świtu do nocy, że nie dali mi spać w tym wózku, tylko spałam gdzieś tam w gościnnicach i robiono spartakiady po miasteczkach i wręczałem zwycięstwo dyplomy i pomoc była wiadomo sztuczna, taka od razu było wiedzieć. Ale ta pomoc trwała tylko 2 tygodnie do Chabarowska, dalej była tajga i sam zostałem, wszyscy uciekli. I w tajemce to tak to już biegłem, nie biegłem od świtu do nocy, ale biegłem od mostu do mostu, bo bałem się nie zwiedzić, więc często latarko do północy, aż dotarł do mostu, bo wydawało mi się, że na mostach będzie bezpieczne, że na most nie pójdą dzieci zwierzęta, że nie dojdą do mnie. Cieszę się, myślę, taka pomoc, to interesowna właśnie, że gdzieś tam zawalił. Teraz się działo się. Powiem taką najstraszniejszą historię tego całej mojej wyprawy. Mijam taką wioskę, wyprzedza mnie samochód, wysiadają dwie młode Rosjanki i mówię, a musieliśmy wziąć stopa, żeby cię dogonić. Wróć z nami do wioski, bo jest już kabanie na szkole. No ja nie wiedziałam, co kabanie wtedy w szkole nie uczyli, więc nigdy to wrócę. Może to jakoś uczta. Wracam przez tę wieś, a wieś taka dziwna, opustoszała się wydała, a nie żywej duszy. Podejrzane bardzo. W końcu docieramy na podwórze, tam stoi taka szopa, z szopy wystaje rura, leci dym, a zrzuci tak para ducha. Ja wtedy zrozumiałam, że po prostu, że zima była ciężka i że dziewczyny z głodu przerzuciły się na kaliba i mnie zjedzą zaraz. I ja miałam uciekać już wtedy. Dziewczyny chyba to zrozumiały, zaczęły się śmiać. No i w sumie okazało się, że to sauna jest. Ja się wyjrzałem przynajmniej, powiem oficjalnie, że było bardzo gorąco. W Rosji po drodze spotykałem trochę ludzi. Jedno czego nie widzę w kurde teraz. Może to dalej. Teraz dogoniłem takiego młodego chłopaka, który kilka dni był w drodze i okazało się, że on idzie w poszukiwaniu pracy do miasta. Jeszcze przed nim ponad 200 km. No to łączył do mnie, ale to nie był biegać, więc został właśnie. To miała być ta wyżerka, miała być zjeść. Fotografia, zawsze się śmieję. Bo tak jakby się bałem bardzo, później wyszło tak śmiesznie. Ale mówię o tym chłopaku. To nie był biegacz, więc został. Ja biegłem dalej. Kawałek czasu, może nie wiem, godzinę później. Dogonił mnie taki starszy Rosjanin samochodem i pyta, czy nie chce pomocy. Ja mówię, że teraz ja nie chcę pomocy, ale czy widział tego, co idzie za mną, tego młodego? On mówi, że widział. Ja mówię, to jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, to wróć i wypowiedź. Bo ja profesjonalista, poradzę sobie, ale on tym nie da rady. Ja nie wiem, czy on mi zna. Tak pomagałem, bo ludzie mi pomagają. Raz w jednej wiosce stała przy tobie dziewczyna, sprzedawała miód. Ten miód kosztował 900 rubli swoich, to dobrze, że jak u nas 80 zł chodzi. Mówię, nie kupię, no w życiu nie kupię tego nawet za taką cenę. A tam miód kupują ci bardzo bogaci ludzie, bo to są biedni i bogaci dosyć, więc ich stać na widok sybiryjski zdrowy. No trudno, pobiegłem dalej, ale chcę powiedzieć, że nie zrobiłem nawet 100 metrów, odpinam wózek, zostałem na doty i wracam do tej dziewczyny, bo przypomniałem sobie, że kiedyś miałem tylko 19 dolarów dzięki pomocy ludzkiej. Przebiegłem czytanie, przejechałem do Rosji i kawał Rosji przebiegłem, więc dlaczego mam nie kupić tego dowodu? I kupiłem ten miód i biegnę i myślę sobie, ale jestem niemądry, prawie 1000 rubli wydałem. I co ciekawe, dzień się jeszcze nie skończył, podjeżdżam na taki przeciętnie wyglądający Rosjanin i pyta, czy nie chce pieniędzy. Ja mówię, że mam niedużo. To masz, dał mi 5000. Wiem teraz, że jak ktoś rzucił z siebie, to będzie przesada. Nie wiem, tak dalej. W tej historii nie ma książka, bo może będę mieli problem z chłopaki, ale powiem, że to były. Czekali na mnie na drodze daleko. Jak byłem blisko ich auta, to wychodzi do mnie i jeden z nich, to wchodzi do mnie, tylko że będę kręci nożem i pyta kamerę, pięknie, czy mam kamerę, czy mam pieniądze. Ja wiem, że gdyby ktoś mnie oszukał, to by się zdenerwował, więc ja nie mówię, że nie mam, bo wiadomo, że coś muszę mieć. Ja po prostu mówię, że ja nie jestem turysta, tylko sportowiec i biegnę wokół ziemi, żeby pokój był na ziemi. Tak trochę się dziwiłem, popatrzył na ten wózek, taki duży, co ciągnął ze sobą. I powiedziałem,
ja tylko pani zapytałem, czy nie ma wody, widziałem, teraz to było mi dobra, więc dali mi wodę i zrobili te zdjęcie. I biegłem dalej przez to Rosję. No i w Rosji. Spotkania z ludźmi właśnie z miasta Czita. Dobiegałem do miasta Czita, trzy tygodnie. Chcę powiedzieć, że jak byłem przez to tajgę, to byłem skąpieli i prania i muszę wynająć jakiś nocleg, bo muszę się wykopać, wybrać to odzież. I nagle na drogę przytemno wybiega takim młody Rosjanin w dresie, więc zatrzymuję go i jeszcze pytam, czy to numer do maratonu. Mówię, że nie, pytam go o zdrowie. Ale pytam go, bo to najważniejsze w sprawie, czy wie tu o jakimś taniu noclegu, bo potrzebuje kąpieli i prania. A on mówi, że chyba za miastem, bo w mieście jest drogo. Po tych słowach się rozstajemy, każdy w swoją stronę. Ten kawałek daje właśnie był ten pomnik, ten krzyż, który się ofiaruje w wodzie światowej, ja biegnę do pokoju, to zatrzymuję się, by zrobić sobie zdjęcie. Stawiam aparat i czekam 12 sekund, bo te wszystkie zdjęcia są w ten sposób wygląda, że ja mam 12 sekund, żeby dobiec do wózka i udawać, że biegnę. I wtedy jak robię zdjęcia, to wraca tam ten młody Rosjanin i pyta, tylko mówi do mnie, a chodź za mną, bo tu niedaleko mieszkam tylko z matką w Daszy. To się wykąpiesz, wybierzesz, chodzisz. I się zgodziłem. Wieczorem przy kolacji mówię do tego młodego człowieka, czy ty wiesz, że Bóg mnie dzisiaj zesłał, bo ja potrzebowałem tej kąpieli i prania. On się śmieje i mówi, a wiesz, że wiemy, bo ja nigdy nie biegam tą niebezpieczną drogą, gdzie jest tyle samochody, gdzie biegam zawsze gdzie indziej, ale dziś coś kazało mi na to skręcić i teraz zrozumiałem, że potrzebuję ci pomóc. Tak biegłem przed kolacją. Widać zimę, nie, że te zdjęcia się pomieszały. Zacząłem biec w kwietniu, a to wyglądało, że będzie ciepło, to zima, bo kurtkę i buty ciepło oddałem biednym ludziom na wsi, a zima później wracała parę razy. Ostatni śnieg padał 20 maja za Irkutskiem. No to widać, że twarz taką właśnie to śnieg mnie groziła. Lepiej nad nie mam jak się osłonić. Jak jest zimno, to trzeba pamiętać, żeby ostatni posiłek zjeść tuż przed snem, to jest właściwie niezdrowe, bo organizm się męczy, ale skoro się męczy, to jest ciepło i może pospać parę godzin, a później jak już się budzi zimno, to wystarczy, żeby napina mięśnia, to jest spalanie kalorii i znów jest ciepło i tak człowiek ćwiczy trochę i śpi do rana i wcześniej wstaje i biegnie dalej. Normalne. A wraz jeszcze były komary. Miałem szczęście, że na początku było tak zimna, bo to nie zjadłe. Problem z komorami i później z tą drogą. Kilka dni byłem też w Kazachstanie, bo w Rosji można być tylko 3 miesiące za jeden raz. Więc musiałem być w Kazachstanie, żeby później jeszcze raz biec do Rosji i dostać drugą wizę. Wózek zaczął mi się łamać, a powiem o tym wózek. Kupiłem żonie kozaki. Nie wróciłem to damy, te kozaki. Się ucieszyła, bo takie ciepłe zimowe buty. Tak zobaczyła te fotografie z dziewczynami, to mówi, za wiele, bo tutaj to jeszcze mi się oberwało. Tak było. Rosja jest piękna. Ja nie wiem, co te dziewczyny miały, że chciały się ze mną fotografować. Ja tam nie poszłam. Co chcę powiedzieć, bo ja codziennie chwalę Rosję. Dlaczego? Nie dlatego, że dziewczyna, a tutaj jedna dziewczyna się naćpała i tak to wygląda, ktoś się naćpał. Chcę powiedzieć o Rosji, że Rosja wróciła do Boga, że widziałem nowe cerkwie pobudowane, nawet na parkingach ciężarowych są cerkwie, żeby kierowcy, którzy ja dobiorę tygodni, mogli się pomodlić, zapalić świecę do Mariów. To mi się spodobało. Poza tym ludzie wołali za mną, da pokój, żeby da Bóg, że będzie pokój lub ci Bóg błogosławi coś podobnego. Co się nie zdarzało nigdy w Polsce, czy nawet tam gdzie nie wiem. I to widać, że mi wózek już zbrzydł i się zepsuł, to wziąłem plecak i pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, że nie będę zawracał głowy kierowcom, że będę pobocznym i tak dobrze do Polski. Tutaj mijam Republikę też Tatarstanu. W Tatarstanie żyją muzułmanie, którzy okazali się też w porządku, kiedy się byłem. Właściwie nie mogą tylko spać przy ich zabudowaniach, bo niżej jest takie czyste. Nie, może brudne. Oto fotografia, z której wrócona ciężarówka mi się przydała później na Litwie. To było później podobne. No i ktoś zaczął mi boić kolejnych osób, coraz gorzej było, bo to był duży ciężar jest. No i
i później zrobiłem, że można je ciągnąć, no, to już był edyt. Ale spać nie można. No spać już nie można, było to, ale to mówię też nawet. Nie spałem na becie. Wysłałem coś pocztą, ale, ale nie wiem, jak to jest u nich, czy kontrolę, czy coś, że wcześniej dobiegłem do domu, zanim to przyszło. To tak jest to Rosja. W tym samym biegu to chodzi o warunki atmosferyczne, to naprawdę nie zimno, ale też był najgorszy deszcz. I dają mi wódkę, daje mi kobieta butelkę wódki, a ja mówię, że ja nie piję. To nic, pijesz, może cię będzie coś bolało, to będzie się smolało. Musiałem wziąć, bo by się tak nie bawił. A tutaj są pomniki takie ładne. Do tego miejsca dotarła miejska w czasie II wojny światowej. Było widać to moją fryzurę, tylko krótko, ja trzykrotnie obcinałem głowę na łyso, bo podczas tej łatwy tak zarastałem. Tu też nie znam, tam też coś naprawiam już od razu. No ale po Rosji była jeszcze tylko Łotwa i Litwa, to takie wąskie kraje, nie będę dużo o tym opowiadał. Tu widać, że kontuzje leczą pokrzywanie, bo też na jednym tak właśnie się dużo rozpokrzywa. Bo już od tego ma faktyczna szkoda. No na Litwie jak minąłem Wilno, to nie byłem pewny, czy dobrze biegnę, więc zapytałem kierowcy ciężarówki litewskiego, bo oczywiście po rosyjsku, czy dobrze biegnę, a on mnie wraca z powrotem. Ja mówię, przecież tam nie biegłem, no ale się upiera, że nie. Nie wiem, jakoś Litwini nie chcę bardzo pokazywać drogę. Polaków. Ja mówię, jak jesteś taki mądry, to coś ci pokażę. No i wyciągnąłem aparat i pokazuję mu na wyświetlaniu przód tą wywrócone ciężarówkę i mówię, widzisz, co się stało, ten człowiek też mi pokazał drogę. Ale mówię, mi się nie martw, ja będę się modlił, żeby szczęśliwie wrócił do domu. No i po roku czasu, dokładnie po roku czasu, w 365 dni wróciłem do miejsca, w którym wystartowałem, ale to nie było tak dokładnie. Ale to powiem, jak to było. Jak żeby zdążył. No ja dobiegam tam jezioro takie stare, 20 km od Augustowa i mam 2 dni zapasu. No to się ukrywałem jeszcze w lesie. Żeby oficjalnie wbiec w rok. No i tak wyszło. A teraz dziękuję ślicznie za uwagę, ale liczę na pytania. Chciałem zadać panu 2 pytania. Pierwsze pytanie to jest, czy skończył pan już z tymi biegami, bo jak czytałem pańską książkę, to zarzekał się pan, że już więcej pan nie będzie biegał. Ty, ja już więcej nie biegam. To jest jedno pytanie i teraz jeszcze drugie pytanie. Czy odczuwa pan jakieś konsekwencje zdrowotne po tak niesamowicie wyczerpującym biegu? Czy ma pan jakieś dolegliwości zdrowotne, kolana, ścięgna, mięśnie, kręgosłup? Bo to też jest, no. Oprócz głowy, że crazy, to chyba chcę powiedzieć, że człowiek jest takim stworzeniem, że się regeneruje. Najdłużej się regenerowałem i stawy biodrowe pół roku się regenerowały. Ale kolana się regenerują na bieżąco, tylko trzeba się odżywiać. Co jest ważne, żeby często jeść mniejsze posiłki, ale często, bo człowiek jak jest głodny, to nie spala tłuszczu, tylko białko. To spala najprostsze białko. Najprostsze białko to jest kolagen, który jest w stawach. Więc jak człowiek jest za głodny, to później okazuje się, że mu było stawy. Czyli pan teraz już nie odczuwa, że są takich dolegliwości? Nie. Przeszło to wszystko, tak? Chcę powiedzieć, żeby się nie regenerowały stawy, to tydzień biegu od 7 do nocy i byłoby było odpowiedzi. Trzeba po prostu się odżywiać. Ale zawsze lubi jeść chleb i pić mleko. W tych moich wyprawach to urapy zawsze tak było. Dlaczego? Bo chcę powiedzieć najpierw o chlebie. Chleb nigdy człowiekowi nie zbrzydnie. Można jeść mięso, ale w końcu człowiek, jak będzie codziennie jadł mięso, to za tym mięso ciężko jest przechować, jak jest gorąco. Jeżeli chodzi o słodycze, nie ma szans. Kilka posiłków dziennie słodycze i nie można na to patrzeć. Chleb można jeść zawsze, a jeżeli chodzi o mleko, to chcę powiedzieć, że tam w kartonikach też jest trochę z mleka. Każdy organizm malutki, ludzki lub zwierzęcy na początku swojego życia spożywa tylko mleko i roślin, więc mleku jest wszystko, co potrzeba. Chcę powiedzieć, nie biegam, jak nikt nie widzi. Nie biegam na żadnych zawodach oficjalnie, nie biegam też na treningach. Jak mam kawałek gdzieś przejść, to trochę podbiegnę, bo wiem, że jest szybciej i lżej. Ale to rzadko kiedy nie biegam. Bo uważam, że człowiek jest bardzo tyle, ile jego słowo, chociaż tu jest taka wielka kombinacja w tym, że nie biegam, bo niektórzy to myśleli, że jak powiem, że nie będę biegał, to w ogóle nie będę ruszał się w domu. Tak było przez rok czasu,
ale w zeszłym roku wystartowałem taką wyprawę kajakową po Wiśle pod prąd. To nie był mój bonus, kolega przyjechał i powiedział, może byś coś zrobił, bo książka twoja wychodzi na rynek. Mówi, zrób coś, żeby się ludziom przypomnieć. Ja mówię, co to można zrobić, przecież ja już nie biegam. Ja mówię, dobra, jeśli może Wisłę pod prąd kajakiem popłyń. Ja mówię, mądry, jesteś tam pod tydzień. Ja w sumie dwa dni się zastanawiałem, zanim postanowiłem, że popłynę, bo chcę powiedzieć, że po tym wypadku w Hiszpanii, jak się topiłem, a byłem tam sam, jak człowiek jest sam, się topi, to się boi, bo bałem się wody. Ale pomyślałem, że nie mogę do końca życia bać się wody. To będzie też dla mnie taka terapia, jak popłynę to Wisłę, taką rzekę, pod którą będę cały czas w wodzie. Pomogło mi zrozumieć, że warto być dobrym, bo dobro coś kosztuje, jakiś wysiłek, a człowiek nie powinien iść na łatwiznę. Co to za satysfakcja? Coś złego się zrobi, to jest łatwo. Ale pomoc. To jest ciężko. Proszę pytać, bo ja tak mówię, a może to nieciekawe w ogóle jest. Do komputera później wysyłało się do wydawnictwa. Mówię na temat tej książki, jak to powstawało. Ale książkę łatwo jest napisać z podróży, kiedy pamięta się, żeby każdego wieczoru pisać jakieś tam dwa zdania, co się zdarzyło. To jest później kolejność odpowiednia, jak się pisze książkę i wraca się do tego, co było. Troszeczkę się rozpisuje. Jak pan przygotowywał się od tej strony tak no, logistycznej, takiej krajoznawczej, poznawczej, że... Troszeczkę czytałem, troszeczkę chodziłem do biblioteki, pożyczałem na prasy troszeczkę książki, zawsze tak robię, żeby nie być zaskoczonym tym miejscem, które będę musiał przebiec. To tak. Samo tak bardziej to główna logistyka, to zajęło się firma szwedzka, chodzi o listy, o wszystko to. Takie to jest okropne dzięki, ale tak naprawdę to później wszystko szło na żywioł. Troszeczkę zmieniłem trasę w Stanach, bo kalendarzowo była zima, więc zacząłem być bardziej na południe. Przebiegłem stan Nowy Meksyk, później Arizonę. Święta Bożego Narodzenia z tym dzień Phoenix, tam jest ciepło. Nie, chcę powiedzieć, że w racji, że ciągle są jakieś kontuzje, więc w organizmie jest stan zapalny, więc temperatura jest wyższa niż 36 stopni organizmu. I jest trochę cieplej. Właściwie to tak jak się wszystko, co jest, na siebie ubierze, będzie się też piwo, to najpierw wydaje się, że jest ciepło. Później jest zimno. Trzeba się nie poddawać, który na kogoś się widzi, to tam przychodzi. Widzi się tych ludzi, to tak pani tego wiadomo dlaczego. Bardzo się ludzie teraz spieszą, nie mają czasu się spotkać i porozmawiać. Odkładają to na później. Przepraszam, tak a propos. Ma pan fali porównawczą, wiem pan w Stanach Zjednoczonych i później tereny Rosji, prawda? Tak, jak ta strona ludzka wygląda? No i fizycznie, gdzie było ciężej? Mentalność człowieka, tak? Drugiego i człowieka. To muszę powiedzieć na tych ludziach, że to zaczyna od Rosji. W Rosji to jest takie powiedzenie, co masz zrobić dzisiaj, to zrób jutro. I oni mają czas na wszystko, jeszcze tam daleko na Syberii. A w Stanach to jest łóżko i fabryka, to jest Ameryka. Czyli spanie i robota. Naprawdę. Nikt się nie łudzi. Ja miałem dużo zaproszeń, takich nawet dużych zaproszeń, że zabiorę miałem całą rodzinę i tych kształtów ludzi, żebym tylko chciał być w Stanach. Bo jak mnie tam poznano, to myśleli, no to fajnie mieć takiego dziedzictwa człowieka jak ja. Ale ja do nich mówię, że wy widzicie tylko kilka ulic i przez te 20 lat jak siedzicie, tylko to widzicie, ale ja przebiegłem w Stanie i ja widziałem te biedne Stany, widziałem biedne gorsze niż w Rosji. Bo w Rosji jeszcze jest jako taki klimat, gdzie można ziemniaki posadzić i jakoś przeżyć z tego, co w lesie urośnie też. Tam w Stanach widziałem wymarłe miasta, widziałem ludzi żyjących w przyczepach, jakichś takich szałasach blaszanych różnych na terenach skalistych, gdzie warzywo nie urośnie, nie wiem z czego żyją. Bałem się nawet zatrzymać, bo po miesiąc zjednam chyba, ale są różnice duże. Jeżeli chodzi o wysiłek, to już w Stanach było ciepło, ciężko mówię, może właśnie powiedziałem ciepło, dlatego że było miejscami ciepło. W Stanach takie zróżnicowane są. W ciągu dnia było gorąco, na przykład w Nowym Meksyku czy w Arizonie gorąco, słońce, potem nie spaliło. W Rosji było zimno.
się, to od razu na początku Rosjanie do mnie mówią, no widzisz, a wy Polacy oskarżyliście nas o samolot pod Smoleńskim. Ale ty się nie martw, my pokażemy, jacy jesteśmy naprawdę. Ja nie pokazali. Jeszcze taka jedna czy dwie, to mi się nawet w Polsce zdarzały takie groźne. Dla Polaka w Polsce się zdarzały takie groźne historie w czasie mojego wygrania wcześniejszego. Wszędzie można trafić na dalszych i lepszych. Jak mówiłem o tych młodych ludziach, co szczuli mnie psem gdzieś tam w Hiszpanii, to teraz powiem tylko krótko historię z innego biegu, kiedyś biegłem przez Hiszpanię, gdzie tam człowiek się dobrze później zachował. No i biegnę przez Hiszpanię i nie jestem pewny, czy dobrze biegnę, więc wyciągnąłem mapę i kogo tu zapytać. A przy drodze stało kilka aut i młodzi ludzie siedzieli tak tyłkami na bagażnikach, co sobie opowiadali. Z daleka zauważyłem ich hersztabandy, podchodzę z tą mapą i zagadzam głowę, nie tam angielskiego, więc pytam o nazwę miejscowości kolejnej, jak tam trafić. Takie trochę się zdarzyło, po co ja mu przerywam i w ogóle. Ale zobaczył też, czy mam taki duży budek na sobą. Ale po chwili pokazał mi drogę, którą mi tam jest. I ledwo ruszam, odbiegam i słyszę, że klapa bagażnika się trzasnęła. Że coś wyciągnęli. I że ktoś biegnie, że dogania mnie, biegnie coraz bliżej jest mnie. Jak się obracam, to widzę, że ma coś w dłoni. I co miał? Pałę. Nie miał pałę, miał butelkę mineralnej. Daje mi wodę. A ja tylko zdążyłem tak w panice podziękować tak głośno, żeby jego kumple słyszeli. Thank you, Mr. Jesus Christus. No i on tak dumnie mówi się do swoich. Co będzie grać? Wiesz, pani są dobrze. Proszę, na jakich się trafi. Bardzo wiele więcej historii. To się działo. Mogę pana zapytać, ten talent pana działa, talent jeszcze dar od Boga, powiedzmy, ten żyzny fizyczny, to kto panu pomógł odkryć? Sam czy nie, chcę powiedzieć, skąd pan się fizyczna, dowiedział? Jak to jest? Nikt się nie rodzi mistrzem czy kimś tam zwyczajnym. Człowiek się nim robi dzięki ciężkiej pracy. Ja zacząłem biegać wokół swojego domu, bo byłem słaby. A kiedy? Przez ten 30. Biegałem trochę wcześniej, ale nieregularnie. Ja uprawiałem różne dyscypliny sportu, ale w każdej dyscypliny w czasie rozgrzewki jest bieganie, bieg. Ja się tym biegiem czułem najlepiej, więc pomyślałem, dlaczego ja w ogóle nie biegam? Ja powinienem biegać. To tak to było, ale chcę powiedzieć właśnie, że przez ciężką pracę i wiarę w to, że się uda. Ludzie często, jak jest porażka, się załamuje. Ja tu mówiłem, że po tym pierwszym 100-kilometrowym biegu, który zajął mi 12,5 godziny, ja byłem przedostatni. Później taki bieg robiłem 8 godzin. 4 godziny szybciej w tym formie. Po prostu wszystko można wytrenować. Dobra. Wracam, pan pochodzi z małej miejscowości, nie miał pan jakby autorytetu. Tak, i też. Na wsi kto biega, no to wiadomo, panie, to crazy. No. Nie, chcę powiedzieć, trzeba w coś wierzyć, trzeba wierzyć w swoje marzenia, bo chcę powiedzieć, że nie ma ludzi z małych osób, ale ludzie z moimi marzeniami, że człowiek myśli, a to już coś nie uda. A jak pana to respektuje? Jeszcze bardziej crazy. Drugi... To tam opłynie Wisło pod prąd. Po co, jak to strągiem się pływa? Ja tutaj trenowałem na rozpłycie i dużo warszawiaków przyjeżdża i raz płynę pod prąd kajakiem, a ludzie spływają z prądem i taka jedna pani mówi, a czy pan dobrze płynie? Ja mówię, nie, że akurat ja to dobrze, bo z prądem się nie liczę. I pan nie miał żadnego przewodnika takiego jakby trenera? To błąd, że nie miałem, to człowiek w ogóle się uczy. Pewnie jakiś był talent wrodzony, chodzi o bieganie. To tak jak ze wszystkim, z muzyką też jest utalentowany, więc nie potrzebuje trenera, bo się szybciej dochodzi do jakiegoś wysokiego poziomu. Ja na pewno w swoich błędach, pierwsze 2 lata jak widziałem maratonu, to zupełnie żadnych wyników. Później właściwie po tej porażce, w tym kilometrowym, to zauważyłem, że to jest moja wina, więc trzeba biegać więcej, to od razu był skok duży. Ale ja podglądałem i posłuchiwałem lepszych. Ja zawsze wybierałem jakiegoś zawodnika, przyjaźniłem się z nim, do tej pory aż go nie pokonałem i później szukałem lepszego. Tak. Teraz wszyscy mnie nie lubią. No i w tygodniu ile razy pan biega? Ile ja biegałem? W tygodniu, jak pan się przygotowywał. Ile kilometrów pan robi? No jak pan biega? Czy kilometrów, czy ja? Ja chcę powiedzieć, że ja treningowo biegałem maraton. Za jednym razem biegałem na trening, to robiłem maraton. Później. Ale chcę powiedzieć, że ja ostatnie 2 lata mojego biegania, takiego profesjonalnego, to reprezentowałem Polskę na Mistrzostwach Świata w biegach dobowych. To są biegi, gdzie zawodnicy biegają całą dobę w
kółko, około 1000 metrów okrążenie. Każdy zawodnik ma chipa przy bucie, jest taka mata i komputer liczy każdego z osobna. To jest najgłupszy bieg chyba na świecie, bo się nic nie widzi, tylko to samo. I całą dobę się biega. No i właśnie reprezentowałem Polskę w biegach. Byłem w Seulu, w Korei później. Byłem 12 na świecie, powiem już do domu, ale to nic. Właśnie ten bieg w Grecji, to drugie miejsce, to takie jest, że jak ja się pojawiałem później za granicą, to mnie lepiej by za granicą mnie szanowano i poznawano prędzej niż w Polsce. To dziwne. A tym czekiem to by w Stanach, w Polonii tak by przyjęło, jak przyjęło? Nie, myślę, że Polonia... To Polonia to było takie coś, tak jak mówiłem na początku. Kupimy ci klip i wracę do domu. W ogóle widać, bo oni tak nie byli pewni. A może ja kombinuję, może ja tylko chcę jakoś podjąć pracę w Stanach. Nie byli pewni, dopóki mnie nie usłyszeli. Zabrali mnie nawet na jeden wieczór do kilku znajomych kolegów. Jak powiedziałem w szczegółach, jak było naprawdę w tej rzece, że z rzeki wyciągnąłem niewiele rzeczy na plecach i wyciągnąłem mokry szpigul i później coraz dalej od rzeki nie było co pić, więc ściskałem ten szpigul raz jedno dłonie, raz drugo podawałem do ust i wszystkie te moje ciężkie dni, oni zauważyli, że było coś takiego na pierwszym spotkaniu, że jeden człowiek do mnie podchodzi i mówi, ty nie przebiegniesz, nie? A po tym, jak usłyszał kilka historii, mówi, no on ma jakiegoś ducha, on da radę. Jeden z Polaków poszedł do Polskiej Gazety i w Nowym Jorku i dał taki apel, że moja porażka będzie ich porażka, bo ja jestem jeden, a ich jest tak wiele, więc taki problem, że mi pomogą. No i pomogli. No i tak. Pytak jest taka dramata, nie wiadomo czego i dom się z tym robi. Tak w skrócie opowiadam. Tak. Ale z sztuki walki, nie walki i różne, bo zawsze byłem waleczny. To tak jak byłem w wojsku i też koniecznie chciałem się zgłosić, zgłosiłem się tam z Burza Golan do Syrii, bo ale tam był problem, że bo chciałem być snajperem i się wydawało, że będziesz sztuką odstrzelać ludzi. Człowiek szybko zmienił. Tak to jednakkolwiek karabinu dużo znamy. Tak to jest. Którzy mają szczęście i pole jakoś. Chociaż ja nie nazywam nigdy szczęściem, tylko opatrznością. Tak jak w tych historiach. To w tej książce są takie niektóre nawiązane historie, że aż strach mówić, to tylko na rekolekcjach można w kościoła podać. Naprawdę. Pogadamy tylko na przykład z wojskiem i podobne czerwone berety, więc mi się przydał taki kurs wspinaczki wysokogórskiej, który przyszedłem w tym wojsku, no to właśnie, bo jak z tej rzeki musiałem się wydostać, akurat byłem po tej stronie, gdzie ta rzeka opływała taki płaskowy, czy taką wysokopionowe ściany, więc trzeba było się umieć wspiąć. Gdybym wcześniej, ileś lat wcześniej nie był w wojsku i się nie wspinał, to bym się zwalił, też to spadało, ale... Kondycyjnie i technicznie, to wszystko w życiu jest potrzebne, się później okazuje. Jak to jedzenie było naprawdę, pan powie, bo jeśli to jest prawda, że tam tylko chleb i mleko, to ile dni tak pan, no bo potem pana karmili, nie? No dobra, no dawaj pan balony. Ale przez ile tygodni był pan o chlebie i o mleku i coś tam jeszcze? Często kilka miesięcy. Ja powiem o takim innym biegu, raz biegnę na Węgry i mijam, jest taka miejscowość Sokoły, zabieram stopień i tam jest taki przy drodze sklep dla rolników z różnymi sprzętami i przed sklepem były worki z pieczywem, pasza dla zwierząt, stary chleb był. A że było lato, to ten chleb okazał się, że nie jest wyśniały, tylko suchy i twardy. I taki worek, gdzie były dobre 50 bochenków chleba, kosztował 10 zł. Więc kupiłem ten worek za 10 zł. Pakowałem do wózka i tylko inwestowałem w mleko i skończył mi się wczoraj. Ale pan, bo pani umie, no naprawdę pan, tak. Ja. Tak, i to jest naprawdę, i co, jaka jest panie Piotrze, ale jaka reakcja organizmu, no bo to dosyć jednostajne wyżywienie przy takim wysiłku. No i oczywiście, i ludzie w obozach koncentracyjnych jedli mały kawałek chleba i mieli jeszcze cięższą pracę pewnie niż ja wykonywali. Ale podanie. Byli słabi i wątpli. Ja też chudłem, nie zawsze ja mam takie powiedzenie, że tylko tłusta gęś doleci do Afryki, więc zawsze to tak jako wyprawo ja nabieram tłuszczu, a później mało, że spożywam te posiłki, to jeszcze chudnę, spalam ten tłuszcz bardzo wolno. A dlaczego spalam tłuszcz? Bo biegnę tlenowo, czyli na niskim tętnie, tak? Jak ktoś chce schudnąć, to musi wiedzieć, że nie można robić gwałtownego wysiłku, gdzie będzie wysokie tętno, gdzie brakuje mu powietrza. Leciutko, spokojnie, a dłużej.
że biegnę wokół tego jeziora maraton. Dużo tam było zawodników z całego świata. I nagle pogoda się zmieniła. Był 20 czerwca, dupało, zrobiło się deszczowo, zimno, paskudnie. A ja tylko w samych spodenkach, taka lekka koszulka. Były tutaj te fotografie, kiedy byłem mieszany właśnie. Jedna na początku, druga podali po dobie. Pobiegłem 23 godziny, to mi wybiegli około dwie miejsce zajęło, ale zanim zajęło to dwie miejsce, to było coś takiego, że nie wiedziałem, czy w ogóle ukończę ten bieg, bo mówię, to będzie po mnie. Co tu zrobić? Ci zawodnicy mają auta, serwisy, przebierają się w sucho, ciepło, odzież i biegną dalej. A ja już tym nie od zimna. Widziałem to na twarzach tych ludzi z zagranicy, którzy chcieli powiedzieć, co ty Polaczku, to już myślisz, nie? No ja podbiegam do pierwszej miejscowości, jest śmietnik, wyrzucam śmieci z worka, robię dziurę tylko na głowę i biegnę w tym worku bez rąk. Biegnę w tym worku bez użycia rąk. Na 115 km sędzia mówi, że jestem trzeci i deszcz przestępować. Drugi byłem, bo po prostu nie udało się. Dostałem rano zapalenia stawów, to leczyłem te kolana zimną wodą z kału szkodziłem. W ten sposób. Bo oni nie mieli ludzi takich sprawnie. No to pan teraz zjadę co? Jedną część chleba i jakąś tam setkę mleka, pan jest nieprzytny. A pan nie biega teraz. Nie, ja chcę powiedzieć, że teraz jestem 7 kg cięższy niż wtedy, kiedy biegałem. A kiedy biegłem, to ja mam 3 pochęty dania chleba dziennie i biłem 4 litry mleka. Dużo mleka. I chcę powiedzieć, że mleka to się nauczyłem też pić na tych biegach dobowych, bo to innych zawodników ze świata. Kiedy zawodnik przez powiedzmy 20 godzin spożywa różne słodycze i izotoniczne napoje, tą chemię całą, to po 20 godzinach wysiłku już nic się nie przyjmuje, nic się nie prawie, więc zawodnicy najlepsi do mleka wtedy wybrają. No, jakoś się odtrywają, ale to jest zimny. Ale co teraz dalej? Skąd pan nie biega? Co dalej? No i teraz będzie kolejna wyprawa w intencji pokoju z naciskiem na to, że w czasie konfliktu zbrojnych najbardziej cierpią małe dzieci. Przede wszystkim dlatego, że one się boją. Człowiek jak się boi, to może gdzieś gorzej cierpi. Poza tym są odłączane od rodziców często i jest tragedia. Więc start będzie 1 czerwca. To będzie wyprawa rowerowa. Pojadę z Lizbony do Władywostoku, żeby Europę i Azję. Zachęcam wszystkich, chociaż na jeden dzień czy na kilka kilometrów można do mnie dołączać, żeby to było ładnie. Będą pomarańczowe koszulki, będzie takie małe dzieci w obozie koncentracyjnym, żeby dużo nie tłumaczyć, bo nie znam języka, więc będzie to co widać, o co chodzi. Taka prostota. Przy okazji... Z Lizbony? Z Lizbony. Tak, w końcu Europy. Tam najprawdopodobniej z pułkownika Gandhiego w Gandhi kiedyś gdzieś tam szedł i wywalczył trochę pokoju. No to też był taki człowiek. W czasie tej wyprawy rowerowej chcę zatrzymać się na kilka dni na Syberii i symbolicznie pomóc ludziom, którzy tam mieszkają. Mówię, że może Polaków, to tam Sybiraków, może tak, może nie. Do końca się zastanawiam, czy nie zrobić tego jakoś losowo w ostatniej chwili, żeby nikt o tym nie wiedział i nagle komuś tam coś pomogę własnymi rękoma. Nagram filmik, jak się remontuje dom, można zrobić nowy komin. Ale myślę, że wcześniej się skontaktuję z jakąś parafią polską, na przykład czy wilkuńską, czy tam później była idei. Tam już odcinkało tym plastikowym na wymianę, bo my okna wymienili. Powiedziałem, że tam ludzie na Syberii, jak jest zima, to na zimę obijają jeszcze folię okna, żeby wiatr tak nie wiał. I wtedy tak ponuro się na tych domach. Jest nieprzyjemnie. Tam może być to małe dzieci. Myślałem, że to chcę zrobić, że może wejść na dach, załatwić dziurę. Dużo jeżdżę po spotkaniach podróżniczych na takich różnych festiwalach, gdzie są ludzie, którzy zdobywali 8-tysięczniki. Myślę, że kiedyś zrobiliśmy tylko może większą jakąś wyprawę, żeby wykorzystać takiego człowieka, który przyszedł na 8-tysięcznik, żeby tylko wszedł na dach, żeby tam dziurę zakleić. Bo co z tego, że człowiek zdobędzie 8-tysięcznik, a nie widzi dziury w dachu, nie dach. To co z jego całego rekordu, po co on to robi w ogóle. Bo ktoś musi dać przykład, prawda? Pokazać. Ktoś musi pokazać. Kto pokaże? A co na to rodzina? Na to pana bieganie, na te wszystkie akcje, prawda? A to zawsze tak jest, że rodzina nic nie wie, bo ja idę wynieść śmieci i wracam na prędzej. Nie, powiem tak, nie, ja zawsze mam takie kształty tłumaczenia, że rodzina na pewno wolała, żebym siedział w domu, to nie ma dyskusji. Żona jest twarda kobieta, utrzymuje to wszystko. Ale gdybym w poniedziałek nie biegł, czy nie jest, to bym nie pojechał. Na to nie podziwiam. Chcę powiedzieć, że często
przód, tylko to, co najpotrzebniejsze, to będzie lato. Chociaż na początku będzie bardzo, bardzo gorąco, w czerwcu Portugalia i Hiszpania gorąca, a będzie kończył we wrześniu Włoskach. A do tej Lizbony to też rowerem? Nie, z Władywostoku zawsze mi się marzyło, żeby wrócić koleją transsyberyjską, to po pierwsze. A po drugie, bym chciał tam zostać po prostu, nie? I po prostu byłem nie wiem, to się dziwię. Nie wiem, że to chyba zostać. Nie wiem, teraz też tak. Nie ma ciężko, prawda? A jak rozumiem z tego, że jesteście Państwo w sali, w której piszą nowe obrazy, które do tej pory jeszcze nie pokazywaliśmy, zapraszam na spotkanie z Panią Anną Cichosz, wariacje na temat Machu Picchu, taki tytuł naszej wystawy. Spotkanie będzie nie tylko otwarciem wystawy, ale również rozmową z autorką. Autorka opowie o sobie, jak tworzy swoje obrazy, o tym, dlaczego Machu Picchu, dlaczego też wyprawa geograficzna, i też, ale inaczej, wyprawa wyobraźni, nie wyprawa rzeczy. Zapraszam, zaproszenia leżą na stole na korytarzu 23 kwietnia o godzinie 17. Dziękuję bardzo. Proszę, dla kogo będzie? Ja tak czułem, że... Jak się posłuchali naszej... Chyba zawsze jest tak, że po jakiejś czynności, jak pan się lepiej czuje, bo na pewno chyba zrobił Muszę się zapytać tylko, co pan robił wcześniej przed bieganiem wyczynowym? Wszystko. Wszystko, tak? Człowiek wszystko robi w życiu. Ile? 30 równo?